bezpieczeństwie na drodze powiedziano już wiele. W jego poprawie mają pomóc kolejne akcje. Startuje właśnie 9. edycja akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Ta akcja jest niezwykle ważna, dlatego że sprawne i dobrze wyregulowane światła w pojeździe pozwalają kierowcy dostatecznie wcześnie zobaczyć pieszego, który porusza się po jezdni albo poboczu oraz inną przeszkodę znajdującą się na drodze. Każda wada oświetlenia powoduje, że droga jest niedostatecznie oświetlona i może powodować także oślepienie innych uczestników ruchu drogowego. A co za tym idzie, łatwiej wtedy o wypadek? No, zgadza się. Każde tak naprawdę źle ustawione światła przy złych warunkach atmosferycznych zwiększa się prawdopodobieństwo o wypadek drogowy. Rozumiem, że skoro jest sezon jesienno-zimowy, to warto podjechać na stację kontroli pojazdów i te światła wyregulować, prawda? No, zgadza się. W ramach tej akcji właśnie w wybrane soboty każdy kierowca będzie mógł podjechać na wybrane stacje diagnostyczne i nieodpłatnie sprawdzić sobie swoje oświetlenie pojazdu. Nie można tego zrobić samemu? Nie, musi być diagnosta, no zrobi to fachowo na pewno. Czy za to, że te światła w samochodzie są źle ustawione, na przykład to kierowcy grozi jakiś mandat, jakaś kara podczas kontroli drogowej? Podczas kontroli drogowej ciężko jest zweryfikować bez użycia specjalistycznego sprzętu prawidłowe ustawienie świateł, ale ja myślę, że tutaj nie chodzi o mandat, a jednak o nasze zdrowie i bezpieczeństwo jako uczestnicy ruchu drogowego. W okresie jesiennym, kiedy wcześniej zapada zmrok i pogarszają się warunki atmosferyczne, sprawne, prawidłowo wyregulowane światła nabierają szczególnego znaczenia. W ramach kampanii na stacjach kontroli pojazdów będzie można je wyregulować bezpłatnie. Zapraszamy w sobotę 26 października, 16 listopada, 23 listopada oraz 7 grudnia. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjechać do stacji kontroli pojazdów. W Płocku to 6 punktów, przy Kolejowej 46, Nowy Rynek 3, Rębielińskiego 10, Granicznej 44, Dobrzyńskiej 62G oraz w Nowym Boryszewie.